przepraszam. No. I właśnie to jest to, co mówię, to człowiek o złotym sercu, a ktoś by popatrzył w pierwszej chwili. No i jak tutaj sędziowie mają się bać normalnie Zbyszka? Sędziowie, nie bójcie się Zbyszka. No nie, dokładnie. Witamy wszystkich w nowym projekcie Klubu Kibica Zastal. Jest ze mną dzisiaj koordynator Klubu Kibica, Zbyszek Kędzierzyński. Polska. Dokładnie. A na czym polega nasz projekt? Nazwa Zastaliśmy Kibiców i z jakiego powodu? W tym roku Klub Kibica Zastal obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Chcieliśmy zrobić coś ekstra, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy tak naprawdę w koszykarskim światku kibicowskim. I stwierdziliśmy, że nakręcimy cykl programów, bo to nie jest jedyna rozmowa, chociaż nasz koordynator dzisiaj zaczyna na pierwszy ogień. Będzie to cykl programów dotyczących działalności Klubu Kibica Zastal. Historia, najciekawsze akcje, wspomnienia, ciekawostki. Mamy nadzieję, że zabawne ciekawostki. No więc co? Lecimy z tematem. A dlaczego akurat Zbyszek? Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie innego gościa na start, bo pamiętam, że jeszcze zanim zawiązał się tak naprawdę nasz Klub Kibica Zastal, Zbyszek w koszulce Wiecko latał tam po prostu, zachęcał do dopingu wszystkich po wszystkich sektorach. No, powiedz, jak to właśnie się zaczęło? Jak powstał Klub Kibica? Znaczy, no, powstanie Klubu Kibica, no, miało taką... dziwnie powstało, o tego... W dziwnej sytuacji, ponieważ na jednym z meczy został jakby znieważony ojciec naszego byłego koszykarza i były klub kibica postanowił zaprotestować, że to niby nie było tak, że oni nie będą przez jakiś czas dopingować, czy oni zawieszają w ogóle działalność w dopingowaniu. No i wtedy klub jakby bodajże przez osobę Michała Szpaka skontaktował się ze mną, z Krzysiem, z Harym, z Cinkiem, czy my byśmy nie chcieli poprowadzić dopingu na jakimś tam meczu. Klub oczywiście też się oferował w jakiejś tam pomocy. No i jakoś to tak ruszyło z miejsca. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był mecz, ale chyba nasz pierwszy mecz taki jako Klub Kibica Zastal to w ogóle był na wyjeździe i pojechaliśmy tam bodajże w 10 osób. Kurczę, już kilka osób z tego wyjazdu nie żyje niestety, nie? No to jest dramat, nie? Jak tak się popatrzy, kurczę, jak niby nie minęło tak naprawdę dużo czasu, przecież wszyscy młodzi, a to, co w ostatnim czasie się dzieje, jeśli chodzi o takie sytuacje, no ale cześć pamięci tych osób, natomiast tutaj skupmy się, postarajmy się skupić na tych radosnych aspektach w tym momencie, początkach. Powiedz, jak ty to w ogóle odbierałeś, ten początek Klubu Kibica? Wierzyłeś w to, że to faktycznie przetrwa aż 10 lat, że to będzie tyle fajnych akcji? Słuchaj, Radek, powiem ci, że to była partyzantka, to mało powiedziane. My nie mieliśmy nic. Byliśmy tylko my, jakieś, nie wiem, tam nasze chęci. Organizacyjnie to można powiedzieć, takie było kiedyś powiedzenie, organizacyjnie to byliśmy Stal Mielec z 80 roku. No nie było nic. Bęben mieliśmy jakiś tam stary, zdezolowany. Pałki były dwie inne. Wiadomo, megafonu nie mieliśmy, ale jakoś tak nawet naprawdę ciężko mi sobie teraz przypomnieć, jak doszło do tego, żeśmy się spotkali z tymi ludźmi, z którymi tak naprawdę jesteśmy do dzisiaj. Czyli ja, Krzysztof, Cinek, Tomek Mruk, Paweł Mackiewicz. Wy dołączyliście troszkę później. Parę miesięcy później. Parę miesięcy później, czyli ty, Radku, Sandra, Norbert. Mhm. I jakoś to się po prostu zaczęło. Przepraszam, jeszcze Romek Komisarek. Tak, tak. I jakoś to wszystko zaczęło hulać. No, początkowe miesiące naszej działalności były takie, że tak naprawdę wszystko, co próbowaliśmy organizować, to organizowaliśmy ze swoich budżetowych, domowych pieniędzy, bo wiadomo, no,
tak naprawdę my nawet nie mieliśmy do siebie telefonów. Taka prawda. No, no akurat tutaj jeśli chodzi o Sandrę Norberta, mnie w ogóle do klubu kibica właśnie oni wciągnęli. Pamiętam, że taki pierwszy wyjazd, jeszcze nie byłem wtedy członkiem klubu kibica, ale to nawet takie ciekawe rzeczy organizowaliśmy, to był wyjazd na hokej wtedy do Liberca, tak? Więc... Tak, akurat mnie nie było wtedy na tym meczu, tak, ale to coś mega pozytywnego, prawda? Też można powiedzieć, że taka konsolidacja grupy, prawda, na takim wyjeździe, nie? Dokładnie. 50 osób w autokarze, pełen autokar. Tak naprawdę nikt się prawie nie znał, a jednak, no, jakby nie patrząc z przebiegu czasu, no, to już 10 lat. No dokładnie. Później regularne spotkania klubu kibica, spotkania w sensie organizacyjne. To też w zasadzie już teraz się nie odbywa praktycznie u nas. Tak, nie odbywa się. Dlaczego? No, w tamtym czasie, 10 lat temu, to te social media dopiero, można powiedzieć, pełzały, tak? One się rozkręcały. Tak naprawdę, no, sam wiesz, jak teraz jest, nie? Teraz po prostu jesteśmy na grupie, piszemy, jest jakiś ciekawy pomysł i po prostu go realizujemy. To już nie musimy jeździć przez całe miasto, się spotykać, gdzieś szukać miejsca w knajpkach, tak? Po prostu piszemy do siebie, każdy tam ma wytyczone jakieś zadanie i stara się zrealizować jak najlepiej. Jasne, ale nie miałeś takiego wrażenia, bo ja jak patrzyłem na te zdjęcia z początku właśnie klubu kibica, to odniosłem takie wrażenie, że no, trochę przykry wniosek, że wtedy nas było po prostu więcej. Więcej osób dopingujących, niekoniecznie może członków klubu kibica, ale na sektorze więcej osób dopingujących. Wyłączając ten mecz z Sokołem ostatni, bo to naprawdę był powrót do fajnych czasów. Wiesz... Tu śmiało mogę, ponieważ początek rozmowy, ale po kilku latach już jakichś tam analiz, śmiało mogę powiedzieć, że to też był nasz błąd. Ponieważ byliśmy tam jakąś zamkniętą grupą, tak? Przez kilka lat byliśmy mega zamkniętą grupą, mimo że na zewnątrz żeśmy ludzi bardzo zachęcali do przyjścia, to tak naprawdę byliśmy zamknięci, bo tylko my żeśmy się znali, tak? Obcy ludzie jakby do nas nie mieli dostępu. I co z tego, że będziesz tych ludzi zachęcał, jak tak naprawdę o rzeczach, które żeśmy chcieli organizować, wiedziała tylko garstka ludzi, tak? Mhm. I ewentualnie, jeżeli ktoś coś tam doczytał na social mediach. W tej chwili doszliśmy do wniosku, że lepiej, że to było błędem i świetnym pomysłem jest pomysł Przemka Tkacza, żeby się otworzyć. Żeby do tej naszej tak zwanej grupy zastalowskiej po prostu dołączać ludzi chętnych. I uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pomimo mikrych wyników, fatalnej sytuacji organizacyjno-finansowej klubu, po prostu, że tak powiem, skandalik organizacyjno-finansowy goni skandalik. Cały czas coś gdzieś wypływa. A nagle się okazuje, że w tej biedzie jest jakby nas coraz więcej. Nie ma sukcesu, ale są chęci, są nowi ludzie, jest dużo dzieciaków. Ten sezon jest naprawdę fajny, kibicowsko. Tak, jest masa dzieciaków, się pałęta tam u nas w tym sektorze. Mi się to mega podoba, bo każde dziecko może przyprowadzić, nie wiem, rodzica i kolejne dziecko i jednemu dziecku się znudzi, bo jak to z dziećmi, inne zostanie. I ja myślę, że dużo z tych dzieci to są teraz powiedzmy 8, 10, 12 latkowie. Ja mam nadzieję, że za 4-5 lat te dzieciaki po prostu już będą organizowały same ten doping, a my będziemy mogli się udać na zasłużoną emeryturę. Ale to tak jak Miłosz na przykład, tak? Teraz na jeden przykład, z głównych naszych inicjatorów różnych akcji, przecież w momencie, kiedy klub kibica zaczynał działalność, no to jeszcze taki tam nastolatek, powiedzmy początki tych nastoletnich lat. Świetny przykład, bo jak byliśmy na tym, na zaproszenie Kamila Hanasa w strefie Hanasa, to Miłosz Kamilowi pokazał zdjęcie, że po prostu Kamil przytulił jakieś dziecko do zdjęcia, a to się okazało, że to był Miłosz Rataj, tak? No. Jeden z naszych teraz takich głównych koordynatorów, tak? Pomysłodawców, no, chłopak ze świeżym umysłem. No, takich ludzi nam trzeba, nie? Jasne, bo ja się też uśmiechałem, jak mówiłeś o dzieciach, bo no mają być też anegdoty, więc tutaj będzie teraz chyba jedna taka anegdota. Nie wiem, czy pamiętasz, podczas jednego z ostatnich spotkań
przerwie. No, ale tak. Mówię, to są takie różne tam anegdoty. Zbyszek oczywiście, choć na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że kurczę, lepiej czasami przejść na drugą stronę ulicy, niektórzy by tak powiedzieli. Każdy, kto zna Zbyszka, jednak wie, że to normalnie człowiek do rady przyłóż, jedynie nie dla sędziów, bo sędziowie to tutaj... Chociaż nie do końca, no. Nie do końca. Są już dowody na to, że i z sędziami da się pogadać. Ale... No tak, tak, już są takie, tak. Faktycznie. Ale tutaj ta anegdota, no my zawsze też jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład, nie wiem, w przerwie sobie dzieci tam pobębniły, pobawiły się przy tym bębnie, tak, nie wiem, zdjęcia porobiły. Czy pobawiły megafonem, sobie tam popuszczały te różne sygnały. Jak najbardziej tak. Jeszcze raz podkreślam. My jesteśmy mega otwartymi ludźmi. Jeżeli ktoś, że tak powiem, myśli, że robimy jakąś chuligankę, no wiadomo, nie zawsze, no kibice nie mogą być grzeczni, zwłaszcza, że wchodzi adrenalina w czasie meczu, tak? I niektóre zachowania, no tak, przychodzę do domu i tak sobie myślę, no dobrze, no ciekawe, co na to żona powie, ale tak naprawdę no, zachęcamy wszystkich, słuchajcie, śmiało możecie przychodzić do nas, możecie zostawiać u nas dzieciaki na mecz, pilnujcie tylko, żeby przez jakieś wejście nie wyszły. Naprawdę tym dzieciom się nic nie stanie, przeżyją niesamowitą przygodę. Począwszy od tego, że gdzieś tam może piłka w meczu spaść, że mogą podać czy do sędziego tą piłkę, czy oddać do zawodnika, czy zobaczyć tego zawodnika z bliska, czy nawet właśnie po końcowym gwizdku, jak już cała drużyna przejdzie ze wszystkimi, zbije piątki, to dziecko może dać koszulkę do podpisu, tak? Mama się pewnie ucieszy, bo koszulka była nowa, już jest cała poba zgrana. I nie będzie tak, prana, żeby tak, nie szedł podpis. Tak, dokładnie. Dzieciak sobie może zrobić zdjęcie z koszykarzem, może się tym zdjęciem oczywiście pochwalić w szkole, w przedszkolu, czy gdzieś tam w szkole średniej. Naprawdę to jest, bycie kibicem to jest coś fajnego. To jest, też się wykształca jakiś charakter u człowieka, też organizacyjny, bo to nie jest tylko to, że przychodzimy na meczach i się spotykamy. To są, sam wiesz, dziesiątki wymian zdań na grupie, zachęcania, słuchajcie, udostępniajcie to, tu będziemy chcieli zrobić taką akcję, nagrajcie filmik. To naprawdę, to i sam mecz to jest już później taka kwintesencja tej organizacji kibicowskiej, tak? Przychodzimy na mecz, no to już wtedy wiadomo, dajemy z siebie wszystko, tak? Jasne. I no właśnie wracając do tej historii. Jest sobie przerwa, oczywiście tam dzieci bębnią sobie, bawią się. Sam te pałki dzieciom oddawałem. Dokładnie. Tak. Zbyszek podchodzi i tak najpierw się przygląda, dziewczynka tam jedna jeszcze mała, tak? A naprawdę, nie wiem, tam 3-4 latka. No, to była grupa tych dzieci. Grupka, ale jedna taka dziewczynka. Sobie te dzieci bębniły, no, prawda? Nie? Dziewczynka, no i tak patrzymy, Zbyszek obserwuje się, wszyscy zastanawiamy. No to ciekawe, co, jak teraz, bo się przyssała, można powiedzieć tak delikatnie do tego bębna. Tak. Co teraz Zbyszek zrobi? A Zbyszek chciał tak łagodnie, tak z żartem i mówi, no to ja powiem tylko, sio! I później po prostu przez kilka minut Zbyszek miał takie wyrzuty sumienia, bo dziewczynka tutaj, no niestety, popłakała się. Później oczywiście Zbyszek przepraszał. Ale tutaj to po prostu... No, tak, komiczna sytuacja, nie? Proste takie... Mecz się już zaczyna, dzieci sobie tam walą dalej w ten bęben, tam już mnie ekipa pogania, dobra, prowadź doping. No to podszedłem i mówię... Zwłaszcza, że tam jeszcze też rodzice przecież tych dzieci stali i takie było, no to sio, rodzice w śmiech, dzieci w płacz. No, dokładnie, więc czasami naprawdę trzeba uważać, ale to jest też coś, co, dobra, może tutaj w tym jednym momencie się popłakała, oczywiście tam 3 minuty później już latała właśnie dalej po sektorze, oczywiście, się tam cieszyła, że tak, i tak dalej. Oczywiście, że tak. A później właśnie to jest to, co one zapamiętają, że sobie trochę tu pobębniły, tu coś tam pokrzyczały, ale czują, że są z nami na tym sektorze i tak jak mówisz, za parę lat to będą z nami na sektorze, ale już z innym zadaniem zupełnie tak naprawdę. Oczywiście, że tak, nie jest powiedziane, że dopingować może tylko mężczyzn, w kwiecie wieku, tak? Nie, potrzeba nam po prostu wszystkich, młodzieży, potrzeba nam ludzi z polotem, chętnych, zaangażowanych. Przyjdźcie, pobawcie się w to, naprawdę warto spędzać czas wokół klubu kibica, na hali, czy na wyjazdach, no po prostu to jest takie życie kibicowskie, ale w pozytywnym tego
znaczenie, prawda? Dokładnie, jeszcze to życie kibicowskie, właśnie takie, tego typu na przykład sytuacje, to później wchodzą do naszego jakiegoś tam slangu, jak na przykład, nie wiem, ktoś teraz by coś skomentował pod postem nie tak, jak nam się to by podobało, to byśmy sobie z żartem napisali, wiesz co, sio! Tak, tak. I wiesz, nikt tego nie zrozumie, no oprócz tak, tego, kto no, nie jest w klubie kibica, dlatego tak, to też tak konsoliduje fajnie to środowisko. Oczywiście, że tak, nie? Oczywiście, że tak. Myślę, że jak najbardziej... zacytuję słowa piosenki Kultu, tak? Sport to rozrywka, a nie Bóg, honor i ojczyzna, także naprawdę my przychodzimy się bawić na ten mecz. Wiadomo, że emocje nieraz gdzieś tam biorą górę w niektórych sytuacjach, ale tak naprawdę no, jeżeli na któryś z meczy podchodzi do mnie, do, tak, że tak powiem, jednak z najbardziej znienawidzonych kibiców koszykarskich w Polsce, sędzia Trawicki, przywitał się, mówi, słuchaj, kurczę, jak będziecie teraz jakąś akcję robili, dajcie znać do mnie, to ja wam jakiś gwizdek z Euroligi podrzucę, nie? No to jest, no, czy podszedłby tak do kogoś, kto jest, że tak powiem, jakimś, nie wiem, nieokrzesańcem, że jest, po prostu daje zły jakby przykład życia kibicowskiego. Nie, myślę, że po prostu by oprzedł bokiem, nawet by się nie spojrzał na takiego człowieka, tak? Na taką grupę kibiców, nie? No nie oszukujmy się, my jesteśmy złośliwi na tym, ale to jest takie pozytywne. Troszkę tam jest żartu w tym wszystkim, prawda? Sarkazmu dużo. Tak, ale to w czasie meczu właśnie. No oczywiście, że tak. Nie przed, nie po meczu, tylko wszystko w trakcie, tak? Oczywiście, że tak. To ma pomóc po prostu naszej drużynie. Nie zawsze oczywiście w tym momencie, tak jak mówisz, może emocje poniosą, forma niektórych, powiedzmy, rzeczy, ale żeby też była jasność. Forma słowna. Słowna oczywiście, zawsze słowna. Natomiast żeby też była jasność, bo ci, co chodzą u nas na mecze, no to doskonale to wiedzą. Natomiast tutaj niektórzy jakby tak posłuchali, to jeszcze może stwierdzą, że mówisz, poniosą emocje i tak dalej. Jak to się porówna w zasadzie, mówisz o tym, że poniosą emocje, to są jakieś takie śmieszne incydenty, jak ostatnio, nie wiem, z tym koszem plastikowym, tak? Natomiast ja nie przypominam sobie, żeby churalnie, jako grupka klubu kibica, kiedykolwiek poszły jakieś wyzwiska na przeciwną drużynę, żeby wyzwiska na sędziów, jakby, no dobra, to co najbardziej poszło, to chyba pajace po prostu zdarzało się. Tak, ale powiedziałeś, poruszyłeś bardzo ważny temat i kibice może, którzy to odsłuchają, to się tak chwileczkę nad tym wszystkim zastanowią. I to od moich czasów Dżunkowa, poprzez halę Uniwersytetu, do CRS-u, Zielona Góra, to jest jedyne miejsce w Polsce, naprawdę jedyne miejsce w Polsce, a byłem już na kilkunastu halach, gdzie drużyna przeciwna, która wychodzi na prezentację, otrzymuje oklaski. Trójka sędziowska zawsze otrzymuje oklaski. Nie ma żadnego buczenia, nie ma gwizdów. Są po prostu oklaski. I to jest fantastyczne. Naprawdę jako miasto, jako mieszkańcy Zielonej Góry, kultura w Zielonej Górze na trybunach naprawdę jest bardzo, poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. I można dyskutować, wiadomo, bo to, jak to mówią, każdy Żyd chwali swoje. Nie. Zielona Góra jest pod tym względem wyjątkowa. No na tylu wyjazdach, co my byliśmy, no wiadomo, najwięcej to jeździ w ostatnim czasie Kaczor, nasz honorowy po prostu wyjazdowicz, Przemek. Natomiast też właśnie nigdy nie widziałem, żeby gdziekolwiek, tak jak mówisz, było tak, że wychodzi drużyna przeciwna, u nas przyjedzie Anwil, przyjadą Czarni, Stal Ostrów Wielkopolski, nie ma to znaczenia. Przed meczem może nie jakieś tam gromkie, tak, ale dostaną brawa po prostu. Nie ma buczenia, nie ma gwizdów, oczywiście co innego w czasie meczu, bo to ma zdeprymować, to ma pomóc naszej drużynie. Po meczu znowu mogą dostać brawa, tak? Więc... No, w naszej historii, no bo jakby nie patrząc, jeżeli chodzi o zawodników, to taki, że tak powiem, taki trochę przechodnik ram, prawda? Bo dzisiaj jesteś tu, jutro jesteś tam, no to w naszej historii klubu kibica Zastal, no to jeżeli dobrze pamiętam, no to jest dwóch zawodników, którzy chyba po swoich odejściach z Zastalu nie zostali tutaj jakoś tak owocnie przywitani, nie? I to był Piotr Stelmach, wiadomo z jakiego powodu. I to był Karol Gruszecki, część wie, część nie wie. No tak. I tyle, ale reszta zawodników naprawdę
Na przykład teraz w meczu z MKS-em będzie grał u nas Michał Kucharek. Naprawdę niewielu, uważam, że niewielu, myślę, że niewielu kibiców będzie pamiętało, że ten chłopak grał u nas dwa sezony, tak? Jeszcze jako nastolatek był bodajże w drużynie Saszo Filipowskiego mistrzowskiej z tego drugiego sezonu, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, teraz nie pamiętam, czy u Saszo, ale tak, na ale pewno był dwa sezony. Był dwa sezony, także naprawdę warto pamiętać, kto dla nas grał, kto dla nas, że tak powiem, zostawiał tutaj zdrowie na parkiecie i warto zawsze, czy to trenera, czy fizjoterapeutę, czy jakiegoś drugiego trenera, zawsze warto mu tam coś krzyknąć, bo pamiętajcie, my z tymi ludźmi, jako ludzie z klubu kibica, naprawdę mamy bardzo dobry kontakt. Aż sam się dziwię, jak, nie wiem jak to jest w innych zespołach, być może lepiej, być może troszkę słabiej, ale u nas w Zielonej Górze, no, nawet wczoraj idąc na CRS, na swój trening, zahaczyłem Marcina Woronickiego, patrzę, no, idzie zawodowiec na trening. Wiadomo, standardowo ubrany, bez żadnego plecaczka, tylko para butów pod pachą. Marcin, jak to, profesjonalny zawodnik, tylko z papciami pod pachą? A Marcin mówi, a strój już mam na sobie, a się okazało, że tam ktoś dzisiaj tańczy i może nie być szatni, także jestem przygotowany, mówi, profesjonalnie do treningu. Nie? Oni to są chyba już na wszystko przygotowani w tym klubie. Być może, ale to akurat było takie, wiesz, mega pozytywne, tak, nie? Tak. No ale widzisz, idziemy opatuleni, bo zimno, czapki, kurtki, zahaczam gościa, on się odwraca, o, wiesz, że to nie jest, ja mówię do niego cześć, a on do mnie mówi, dzień dobry, nie? I to jest, tak, nie wiem, czuję taką różnicę wieku, nie, Marcin, także nie kontynuuj tego, cześć to cześć i tyle. Tak, ale jeszcze musimy, myślę, powiedzieć jedno, że w zasadzie oprócz oczywiście tych jakichś tam perturbacji finansowych, bo to no niestety w ostatnich latach zrobiło nam złą renomę wśród zawodników, ale nie patrząc na to, to każdy zawodnik miło wspomina Zieloną Górę. Hale, kibiców, miasto. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś w ogóle źle się wypowiadał o klubie pod innymi względami niż te finansowe. Nawet możemy się tam śmiać, że organizacyjnie, ale organizacyjnie też tutaj mieli naprawdę fajne warunki zapewnione, przecież mamy zaraz do treningów tą halę niedawno wybudowaną, też rewelacja, tak? Nawet jak CRS jest zajęty, to tam są równie dobre warunki do treningu. Oby się poukładało to finansowo, bo naprawdę atmosfera w Zielonej Górze do koszykówki chyba jest jedna z najlepszych w Polsce, prawda? No zdecydowanie tak, no śmiało można powiedzieć, no wiadomo, że jest Żużel, to jest numer jeden, tak? Ale patrząc na statystyki dyscyplin sportowych, które są w Zielonej Górze uprawiane, które są najbardziej popularne, no to śmiało mogę powiedzieć, wiadomo, piłka nożna, z tego co się dobrze tak ostatnio coś Maćka Murawskiego podsłuchałem, to około powiedzmy 600 do 800 dzieciaków w Zielonej Górze trenuje w grupach Macieja Murawskiego, czy tam Lechi, bo to różnie się te grupy nazywają, tak? Rafał Czarkowski, nie Rafał Czarkowski, przepraszam, Robert Morkowski u tego, w Indeksie tak. Ostatnio powiedział, że około 600 dzieciaków ćwiczy w Zielonej Górze koszykówkę. To jest nieprawdopodobne. Fakt jest jeden niezaprzeczalny. Warto jest inwestować w obiekty sportowe, warto jest inwestować w infrastrukturę około, taką, nie wiem, ogólnorozwojową, żeby te dzieciaki naprawdę wyrwać sprzed komputerów, żeby one chciały, inaczej, zachętą niech będą właśnie takie kluby jak Zastal, jak Lechia, że chcemy pójść tam po prostu, że możemy poćwiczyć, bo wiadomo, że na Żużel w większości no tak. To może pójść pokibicować, prawda? No bo to całe to wszystko, co jest dookoła żużla, no to wiadomo, że musisz mieć warsztat, tak? Ale tak naprawdę, czy piłka nożna, czy koszykówka, czy siatkówka, czy piłka ręczna, bo też są te dyscypliny obecne w Zielonej Górze, jest też przecież tenis stołowy w ekstraklasie. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby te dzieciaki wyrwać z domu, a jesteśmy jakby teraz społeczeństwem rozwijającym się, tak, w kierunku sportowym. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, na przykład moje wnuki, żeby coś robiły, tak, pod kątem sportu. Sport kształtuje.
No, jeżeli się gdzieś nie sprawdzasz sportowo, zawsze możesz przyjść do klubu kibica Zastal, prawda? Jest, a jest jeszcze, tak sobie myślę, że no niestety trzeba powiedzieć to tak, jeżeli jakieś dziecko w dzisiejszych czasach nie chodzi, nie jest zapisane na jakikolwiek sport, tak jak już piłka nożna, koszykówka, to będzie mu ciężko funkcjonować sportowo tak, jak my funkcjonowaliśmy, bo to już inne czasy. My wychodziliśmy po szkole, powiedzmy, wracaliśmy, zjedliśmy coś, wychodziliśmy na dwór, wracaliśmy wieczorem, ale cały czas coś się robiło na dworze, grało z innymi dzieciakami. Teraz ja też się tak naprawdę czasami zastanawiam, no jakby teraz moje dzieciaki wyszły przed blok, to w zasadzie tam nikogo nie będzie, nie mają z kim spędzać tego czasu. To jeszcze może na niektórych osiedlach, gdzie faktycznie takie osiedla, jak nie wiem, Pomorskie u nas, to tam jeszcze może i dzieciaki faktycznie się tam spotkają. Chociaż też myślę, że jeżeli się w tej chwili dzieciakom jednak nie zorganizuje jako rodzice tych zajęć sportowych, to same sobie już tak łatwo tego nie zorganizują, jak my kiedyś. Nie zorganizują sobie, mimo że mają dostęp do wszystkiego, tak? Mogą sobie, że tak powiem, na grupie mogą się dogadać, słuchajcie, idziemy poharatać w gałę. Tak. A tutaj tego nie widać, nie? I to jest, nie wiem, czy to może jest też wynik niżu demograficznego? No, wydaje mi się, że nie, inne zajęcia po prostu, bo zobacz, jak my wychodziliśmy, my nie potrzebowaliśmy w ogóle ze sobą się komunikować. Tak. Po prostu było wiadomo, że okno się, ci co na parterze mieszkali albo powiedzmy wyżej, ale mieli widok na boisko, godzina 7 otwierali okno, czy już ktoś jest. Jak nie, no to po prostu się wychodziło. Po 5-10 minutach się zaczynali inni zbierać. Tak. Teraz no już inne czasy, więc dlatego tym bardziej, żeby dzieciaki miały kontakt z rówieśnikami. Fajne są te grupy, naprawdę. Apelujemy tu do rodziców, zapisujcie dzieci, dajcie im spróbować. Niech spróbują piłki nożnej, jak się nie spodoba, to niech spróbują kosza, czegoś innego. U nas jest tyle do wyboru, a nawet ten żużel, co powiedziałeś. Wiadomo, że to jest taki sport, nie będziemy tutaj może jakby wnikać w szczegóły, bo to o koszu jednak rozmawiamy. Tak. Natomiast według mnie też w ostatnich latach kompletnie się to zmieniło, bo w tej chwili klub dla tych najmłodszych dzieciaków zapewnia sprzęt. To nie jest tak, jak jeszcze było właśnie, że trzeba było praktycznie przyjść do klubu z własnym sprzętem, całym zapleczem. Teraz od kilku lat właśnie klub już zapewnia. I to będzie, myślę, procentowało za parę lat, tylko to trzeba odczekać. Ale chodzi o to, że po prostu u nas w tej chwili jest tyle możliwości sportowych, więc naprawdę korzystać tylko z tego, żebyśmy mieli więcej później takich wychowanków. Właśnie trochę to jest też temat, który... Jak to jest? Zielona Góra, taka koszykówka, jest naprawdę od wielu lat na wysokim poziomie. Dużo ludzi trenuje tę koszykówkę, a jednak nie mamy jakichś takich wychowanków, którzy robią tą karierę. No z obecnych to tak naprawdę chyba na najwyższym poziomie jakby tej kariery jest Fifi Matczak, tak? No, jak to jest? Tak, zdecydowanie tak. No, kiedyś, inaczej, kiedyś tak naprawdę zespoły grające w Ekstraklasie to składały się praktycznie tylko z wychowanków, czyli czytaj nasz Zastal, który w 1984 roku awansował tak do Ekstraklasy, no to był jeden, nie zapomniałem nazwiska, był jeden zawodnik ze Zgorzelca, a reszta to byli Zielonogórzanie, tak? Nawet wczoraj siedząc tak, żeśmy rozmawiali inaczej, przygotowując się jakby do tej rozmowy, tak sobie zacząłem myśleć, kurczę, z jakimi numerami grali zawodnicy, nie? No to czwórki, nie pamiętam, wiem, że czwórkę później, w późniejszym czasie miał Tomek Krzyżyński, nie? Ale piątka to był Mariusz Kaczmarek, szóstka Rysiu Mazur, siódemka, jeżeli dobrze pamiętam, to był Mirek Kalinowski, ósemka był Paweł Wysocki. Z dziewiątką pamiętam, że... Ale to są legendy, nie? Jak tak. W późniejszym czasie grał Sebastian Bojge, który tak chyba z dziewiątką grał, jeżeli dobrze pamiętam. Dziesiątka to był świętej pamięci Piotrek Galant, tak? Jedenastka Mirosław Łukowski, dwunastka wyleciało mi z głowy, trzynastka Czesław Bortnowski. Czternastki nie pamiętam i piętnastka Krzysiu Kaczmarek. Nie? No naprawdę to nie chciało mi się tam aż zagłębiać, bo mógłbym pewnie się tak przygotować. Nie? Żyłem tamtymi ludźmi po prostu od kiedy mama mi załatwiła karnet na Zastal, po prostu od bodajże sezonu 88-89. Po prostu no, cały czas tym Zastalem jakoś tam gdzieś jestem. Wiadomo, że bywały
sezony, że było tego więcej, bywało, że mniej, nie? Ale cały czas człowiek tam gdzieś przy tym wszystkim się kręci, nie? I naprawdę, i tak patrząc historycznie, jeżeli chcesz iść po tych wychowankach, no to kiedyś w kadrze był Czesław Bortnowski, Mariusz Kaczmarek, tak? Za moich czasów, których ja pamiętam, bo być może jeszcze jakiś zawodnik wcześniej był w kadrze tej takiej dorosłej. Kolejnym kadrowiczem był bodajże Paweł Szcześniak. Tak. Blisko kadry prawdopodobnie grał, był Jarek Kalinowski grał. Jarek Kalinowski, ale to w późniejszym okresie, bo jeszcze wcześniej był Łukasz Brzuska, który był też odszedł za Stalu do Śląska, tak? Też był chyba w kręgu zainteresowania. Ale grał w kadrze, grał. No, także tak patrząc później kolejny Paweł Szcześniak i kadrowiczowo to Jarek Kalinowski to chyba wszystko, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, tak? Czyli można śmiało powiedzieć, że od Marczak, tak? Właśnie teraz grał. Ale w pierwszej kadrze chyba go nie było, tak? On był... Na pewno był w B, a no, tak, chyba w szerokim składzie był w pierwszej. A może, przepraszam, byliśmy nawet na takim meczu ze 3 lata temu, byliśmy na takim meczu 3 albo 4 lata temu, w Wałbrzychu Polska-Czechy i wtedy Fifi grał w pierwszym, w pierwszej reprezentacji, czyli można powiedzieć, no to na przestrzeni moich kibicowskich 30 lat, no to mieliśmy 6-7 zawodników w kadrze narodowej, prawda? Ale w ostatnim czasie niestety mniej znacznie. Więc... No zdecydowanie mniej, aż dziwne. Bo z drugiej strony teraz wyszedł ranking najlepszych szkółek w Polsce, tak, koszykarskich i SKM Zastal został sklasyfikowany na trzecim miejscu. Tak? Przecież to jest fantastyczny wynik i też trzeba jakby powiedzieć to, że my tu nie korzystamy, że tak powiem, z napływowych zawodników. Gramy tutaj swoimi chłopakami z Zielonej Góry, Żar, Żagania, ale oni Nowej Soli. Fajne wyniki zaczęli robić w ogóle teraz tam grając w niższej lidze, o SKM mówię. Tak, no i też no, gra młodzież, tak? Gra młodzież. Plus doświadczony Nikodem Sirjatowicz, tak? I on jest chyba też drugim trenerem, tak, jeżeli dobrze grający. Kojarzę. Nie? Ale właśnie a propos tych zawodników, bo tak nawiążemy trochę do tej naszej ostatniej akcji, ale tylko jakby liźniemy ten temat, nie będziemy mocniej w to wchodzić, bo tutaj chciałbym w którymś tam kolejnym odcinku bardziej właśnie z Miłoszem o tym porozmawiać, bo to on był tak bardzo mocno w to też zaangażowany. Natomiast czy dla Ciebie, jak miałeś odbiór tego, co nam udało się zrobić? Bo ja na przykład jak zobaczyłem filmik z Teresem O'Kelly, to są właśnie czasy, kiedy ja zaczynałem, ta druga połowa lat 90., kiedy ja zaczynałem tak się mocno naszą koszykówką interesować. Jak ja zobaczyłem filmik z Teresem O'Kelly, to po prostu no, byłem w niebo wzięty, tak? Wszystkie wspomnienia wracają. Jak Ty widziałeś te filmiki, nie wiem, z Mitchem Ślusarskim i tak dalej, no, jak do tego się odniesiesz? Powiem Ci tak, po prostu... szczęka mi opadła. To najkrótszy komentarz może, ale jeszcze drugie to, co wizualnie po prostu zobaczyłem i łzy miałem w oczach, nie? Tak jak teraz o tym mówię, bo widzę ten filmik przed oczami. No, Mitch Ślusarski, kurczę, no wiadomo, że w tamtych czasach jak przyjeżdżał Amerykanin, to każdy by chciał, żeby był chociażby śniady, tak? A tu przyjechał, kurczę, biały, nie? I to okej, nie? Ale znowu Terence O'Kelly, no to po prostu to był taki zwierz, po prostu, pamiętam, że ten sezon w Zastalu miał taki fajny, że gdzieś tam jakiś lukratywny kontrakt w Japonii podpisał po tym sezonie w Zastalu, był tutaj najlepszym zbierającym ligi, prawda? No i kolejny... to w jednej z najsłabszych drużyn. Tak, wtedy. tak, dokładnie, nie? No, naprawdę, słuchajcie, to jest coś fantastycznego, że ludzie po 30 latach, niektórzy po prostu przyjechali tutaj i zagrali jeden sezon i już nigdy tu nie przyjechali, ale na przykład Mitch Ślusarski był tutaj dwa lata temu, przyjechał, nie wiem, nie pamiętam na zaproszenie kogo, ale był też chyba na którymś meczu za Stalu, bo przyjechał stricte jakby koszykarsko, tak? Był zachwycony halą, tak? No, naprawdę obiekt, jeżeli chodzi o koszykówkę, wszyscy kibice mówią, że po prostu w Zielonej Górze jest obiekt przepiękny. Dlaczego my, zielonogórzanie, z tego nie korzystamy, mogąc przyjść na mecz? Nie rozumiem. Może sytuacja organizacyjno-finansowa zniechęcała do tego, zniechęcał też konflikt dwóch Januszy, tak? Na pewno, to też był jeden z czynników, gdzie dam sobie, że tak powiem, rękę uciąć, że no, tych ludzi mniej przychodziło, tak? I dużo ludzi, nawet znanych osobistości, odeszło od kosza w ogóle w tym momencie. Tak, tak. Zostaliśmy my.
Ale pozytywne jest to, że wracają, tak? Bo to widać, że powoli wracają. Natomiast właśnie a propos, bo przedstawiliśmy Ciebie jako koordynatora, każdy wie, że jesteś naszym koordynatorem, ale skąd w ogóle się wzięło to, że jesteś koordynatorem? Jaka jest geneza tego? Tak, geneza koordynatora tkwi, nie wiem, czy to właśnie, czy Michał Szpak to wymyślił, czy może Kasia Marciniak, ale któregoś dnia zadzwonił do mnie Mroku i mówi, a ty coś masz wspólnego z klubem? Czy ty jesteś tam u nich zatrudniony? Nic o tym nie wiem, mówię. Przelewu żadnego nie dostałem, a o co chodzi? Wiesz, to jedno z drugim nic się tutaj nie wiąże. Z tymi przelewami to może nie szarżuj. Możesz być zatrudniony, a niekoniecznie przelew. Dokładnie, no ale Mruku zadzwonił, mówi, jesteś na stronie klubu, że jesteś koordynatorem do spraw dopingu i są twoje dane podane, żeby się z tobą kontaktować, nie? Stary, mówię, to ty wkręcasz mnie, absolutnie nie, bo nikt ze mną nigdy nie rozmawiał i w ogóle, no nie wiem, no, nie mam czasu na takie rzeczy, wiesz, tutaj ledwo sobie... I twój numer telefonu jeszcze podany, tak? Czas ledwo wygospodarowany, wiadomo, że to jest jakby kradzież względem domu i rodziny tego czasu, a tu jeszcze mam się tam gdzieś pakować w jakieś koordynacje, jakieś, nie wiem, tam rzeczy w klubie, nie, no to... Po prostu i od tego czasu to już będzie też około 8 lat, że jestem koordynatorem. Ale wiesz, że mamy ten zrzut ekranu z tego, jak byłeś tam faktycznie wpisany jako koordynator. Zobaczysz, później to zmontujemy, będzie tutaj. No i dobrze, no niech będzie. No, to są, słuchajcie, w tamtym czasie to można się było z tego pośmiać i jakaś szydera, ale tak naprawdę wracam jakby kolejny raz do daty. To już jest 10 lat. Mhm. Jesteśmy już 10 lat i kiedy był moment z dwa sezony temu, no już tak, kurczę, no uczciwie muszę powiedzieć, nie chciało mi się, no. Mhm. No nie chciało, po prostu, co otwierasz gazetę, co patrzysz, jaki przyjeżdża zawodnik z jakimś zespołem, nasz były gracz do Zielonej Góry, to wiadomo, że na konferencji prasowej będzie, albo on sam wyjedzie z informacją, że jest nierozliczony, albo że dziennikarz go zapyta o to, czy jest rozliczony i zazwyczaj to był jakiś taki uśmieszek, jeżeli zawodnik miał klasę i nie mówił, a jeżeli, może nawet to ciężko zarzucać, czy miał klasę, czy nie. Po prostu pracowałem tutaj, chcę mieć za to pieniądze. Mhm. I wstydem jest to, żeby się prosić po sądach, gdzieś tam oddawać sprawy do jakichś wydziałów europejskich, do tak zwanego BAT-u. No. Ja te pieniądze uczciwie zarobiłem. Może wreszcie, tak a propos batu, pan Schindler wróci z urlopu, tak, i nam ściągnie te baty, tak? No to też jest, nie? To się okazuje, że faktem, wiesz, nie wiem jaki jest ciąg zdarzeń, zanim taki klub jak Zastal trafi z danego nazwiska na tak zwaną listę Schindlera. I może ten pan jest po prostu wyjątkowo cierpliwy i po prostu no, założył, że tu się nic nie wydarzy. A się wydarzyło to, co się wydarzyło, czyli jakby znalazły się osoby decyzyjne, które można powiedzieć, że patrząc po działaniach, no, potrafią tam, że tak powiem, ujarzmić Janusza Jasińskiego na tyle, że te sprawy się posuwają do przodu i oby do szczęśliwego końca naszego, prawda? Czyli... Ale wiesz co, a propos jeszcze właśnie Janusza Jasińskiego, bo można bardzo wiele o nim mówić, my też już podkreślaliśmy, że to nie jest tak, że my mamy go za jakiegoś wroga zielonogórskiej koszykówki, persona non grata i tak dalej, bo to nie o to zupełnie chodzi, ale nie masz takiego wrażenia, bo ja przynajmniej tak to odbieram, że nawet pomimo tego, co teraz się dzieje, co my jako klub kibice nawet jednoznacznie to stanowisko swoje wyraziliśmy, ale nie ma czegoś takiego, żebyśmy my odczuli, że w tym momencie ktoś ze strony klubu zwalcza klub kibica. Nie wiem, nie zabroniono nam, nie kazano nam zdjąć tego transparentu, nie zabroniono nam jakichś tam innych działań, wręcz przeciwnie, nawet jest, jeśli chodzi o doping, o poszerzanie powiedzmy sektorów dla klubu kibica, dalej jest współpraca z klubem, więc mi się to bardzo podoba, że możemy mieć różny sposób postrzegania tego, co się dzieje, różnie do tego podchodzić, bo inaczej podchodzi właśnie Janusz Jasiński, inaczej my tutaj stwierdziliśmy, ale mimo wszystko jakoś w tych aspektach kibicowskich działamy wspólnie dla dobra tych zawodników. Ale powiem Ci, że tutaj poruszyłeś bardzo fajną sprawę i tu można pokazać, jak działa komunikacja poprzez
czy tam wypowiedzi, pisanie w social mediach, tak, jakichś informacji i jak działa na przykład telefon. Czyli co, w social mediach wielka burza, kibice są oburzeni na nasze działania, że wywiesiliśmy taki transparent, że my nie szanujemy i w ogóle, tak? Wiadomo, że my też mocno się bijemy między sobą, nie wszyscy mogą wiedzieć, ale to jest też burza mózgów, czy robimy taką rzecz, czy nie. I teraz zobaczcie, jakie są dysproporcje, tak? Wielka burza jest w social mediach, bo każdy ma klawiaturę, każdy może tam sobie wystukać, może kogoś obrazić, kibice między sobą się kłócą, a tutaj jest po takim też jakby... Jan Rzesiński też tam poszedł do radia i powiedział, że kibice to przebierańcy i w ogóle. Po czym dzień po wywiadzie Jan Rzesiński kontaktuje się z Tomkiem Mrukiem, kontaktuje się ze mną i spotykamy się na kawie, rozmawiamy, wyjaśniamy sobie wszystkie sytuacje. Nie wiem, rozmowa trwała z 40 minut. Słuchajcie, wychodzimy, uścisk dłoni, dziękuję, do zobaczenia, widzimy się w czwartek na meczu, bo to było przed meczem z Sokołem. Na meczu z Sokołem przychodzi, wiesz, wita się normalnie. Słuchajcie, rozmawiajmy ze sobą. To naprawdę, tu nie ma co na śmierć rzeczy się na siebie... Ale nie przez media. Nie tak, przez media nie właśnie. Przez media. To wiesz, można sobie, Radek, można sobie pożartować, tam można jakieś, wiesz, sarkastycznie się trochę tam pobawić, wiesz co, wpisami, ale... Ja uważam, że najlepszą komunikacją jest po prostu ludzka rozmowa ludzi ze sobą, a nie tam jakieś, wiesz, pisanie, a bo on mi odpisze. Nie, to jest do załatwienia bardzo ważnych spraw, to jest po prostu, trzeba się spotkać i porozmawiać. Nie ma nic bez rozmowy w cztery oczy, taka jest prawda. No. Dokładnie, ale powiedz też, to odczuwasz, ja mam w tym momencie coś takiego, że mam wrażenie od miesiąca, półtora, w ogóle tak jestem nakręcony na działanie tego naszego klubu kibica, mam wrażenie, że tak fajnie różne akcje ostatnio, że to jest jakiś renesans naszego klubu kibica w ostatnich tygodniach. No tak, i wracam do tego, o czym mówiłem, nie? Że błędem naszym było gdzieś tam przez kilka lat, że byliśmy zamkniętą grupą, tak? Niby te jakieś osoby nowe się pojawiały tam, ale pojawiały się, znikały, a teraz naprawdę no, przychodzi zazwyczaj na taki mecz, jak, że tak powiem, było coś ważnego, to na taki mecz przychodzili wszyscy znajomi, tak? Czyli starzy ludzie z klubu kibica, można powiedzieć, i ten sektor był tam jakoś zapełniony. A na meczu z Sokołem po prostu było masa nowych osób i to jest fantastyczne. Życzyłbym sobie, żeby na każdym meczu z każdym sobie móc piątkę przybić, z każdym się, że tak powiem, wyściskać. My nie musimy się znać. Tak prywatnie, nie wiem, nie musimy się kochać. Po prostu no nie da się, żeby wszyscy ze sobą żyli w jakiejś tam, nie wiadomo, symbiozie, ale po prostu przyjdź, chcesz podopingować, śmiało wal do klubu kibica, tu ci nikt nie powie złego słowa, no chyba, że po prostu siedzisz w telefonie, no to... No tak, no to pozwalam zdjęcia sobie. Są takich tak, osób, tak, oczywiście tak. Na zamkniętej naszej grupie tak. I że to ostatni raz, następnym razem piwo trzeba dostawić. Śmiało, tak? Można napisać, tych klientów nie obsługujemy. Tak? Ale też... Mam wrażenie, bo wiadomo, ty skupiasz się na kwestii tego dopingu, to jest coś jakby twój żywioł tak naprawdę w tym momencie, ale też mam wrażenie po prostu, że my się wybiliśmy jako klub kibica w social mediach na taki poziom, który po prostu wszyscy tak chwalą, że to jest coś naprawdę wybitnego w tym momencie, tak? Ale powiem ci, że znaczy my to wiemy, może dla ludzi, którzy to odsłuchają, powiem wam jedną bardzo ważną rzecz, że w tamtym roku niesamowite tąpnięcie było w klubie kibica. Odeszły od nas dwie bardzo ważne osoby, które tak naprawdę zakładały ten klub kibica. Nie? Sorry, mam łzy w oczach, bo jak sobie pomyślę o Mariuszu tak. I o Tomku, to po prostu no ciężko obok tego przejść po prostu i się nie zastanowić chwilę, tak, nad jak życie jest kruche. No Tomek i Harry to jest po prostu, można powiedzieć, klub kibica to Tomek i Harry to klub kibica, tak? Tak, dokładnie, nie? I to po prostu gdzieś tam w głowie, no ten, z Mariuszem się znałem bardzo długo, bo znaliśmy się, nie wiem, 25-30 lat, zresztą zawsze go kojarzyłem, bo też no taka smutna historia, bo zmarł Mariusz i miesiąc później zmarł jego tata. Też wielki fan za Stalu. On bywał, nie wiem, przepraszam. No. I właśnie to jest to, co mówię, to człowiek o złotym sercu, a ktoś by popatrzył w pierwszej chwili. No
I jak tutaj sędziowie mają się bać normalnie Zbyszka? Sędziowie, nie No, bójcie się Zbyszka. no nie, dokładnie, nie? No i właśnie do czego dokończę tą myśl, że po prostu no, taka strata takich ludzi po prostu jest nieodwracalna. Uczciwie powiem, że się też bałem, nie? Jak to będzie wszystko funkcjonowało bez tych ludzi, nie? Bo to byli naprawdę ważne osoby, przepraszam jeszcze raz, ważne osoby w klubie kibica, które zakładały ten klub, które były jego częścią. A Tomek Wiktorski to po prostu, no, On tym żył po on prostu. tym żył, on żył tą fundacją na zielono i po prostu, no, jak brakuje takiego człowieka, no, jak chcesz powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest nieprawda. My możemy próbować tak naprawdę wzorować się na Tomku, możemy wzorować się pod pewnymi względami na Harym. Słuchaj, Zbyszek, ale też, czy nie uważasz, że to w tym momencie, bo będziemy powoli już zbliżać się do końca naszego odcinka, ale takie właśnie fajne przemyślenia, tak podsumowujące na koniec. Zobacz, o takich osobach też my nie zapominamy. Właśnie to ostatnio ten transparent się pojawił, tak? W ogóle nie tylko klub kibica, ale wszyscy wtedy cieszyli się, że my o nich pamiętamy. Chodzi mi o to, że po prostu pod kątem tego jednoczenia fajnie jest też przynależeć do takiej grupy, gdzie w razie czego po prostu zawsze masz poczucie, że gdzieś przynależysz i to nie jest tak, że jesteś tak jak u nas, jesteś na sektorze, później znikniesz i nikt się tym nie zainteresuje. Ktoś zwróci uwagę, dlaczego ciebie już tu nie ma, może coś się stało, tak? To No, jest. no tak, jakby nie patrząc teraz, no jest o tyle łatwiej, że będąc w tej grupie, tak, piszemy gdzieś tam, możemy się nie znać personalnie, tak, nie wiedzieć, co robimy, ale jeżeli coś się wydarzy, będziesz w naszej grupie, będziesz w naszym sektorze, my na pewno się tym zainteresujemy, tak, my na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, to pomożemy, bo już nie to niejednokrotnie, no, przez te 10 lat, no, no fantastyczne rzeczy, żeśmy sobie pomagali, nie, nawet takie banalne rzeczy, przeprowadzka, ktoś coś No tak. potrzebuje przewieźć, słuchajcie, no jesteśmy, jakby to powiedzieć, jesteśmy grupą kolegów, bo przyjaciół to wiadomo, to Tak, jest za duże ale określenie. coś nas łączy, mamy wspólny cel po Tak, prostu. a łączy nas koszykówka, łączy nas klub Dokładnie. kibica, łączy nas miłość do tego klubu, do tej dyscypliny, no i na pewno do miasta, bo ja po prostu, ja kocham Zieloną Górę, Ale to nie? myślę, dużo To. ludzi ci powie, że Zielona Góra jest naprawdę świetnym miejscem do życia. Po A, prostu. właśnie, miałem jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, mam nadzieję, że Kamil Hanas się nie obrazi, bo to było tak poza, jakby poza kamerami, ale Tomek świadkiem, że. Kamil powiedział, że miał kontrakt na kolejny sezon, a bądź dwa w Zielonej Górze, ale chciał grać. Aha. Ale No, chciał grać. u nas to już jednak, no, byliśmy Tak. na takim poziomie, że już Znaczy, powoli no tak, a chyba tam trener mu, nie tych wiem, minut nie brakowało po dawał, tak, prostu. ale on miał kontrakt, że miał grać. Nie? No i zdecydował się, że odejdzie, odszedł do Ostrowa? No, nie, Do wiesz Ostrowa co? chyba odszedł. Nie Dobra, mniejsza pamiętam z już tym. właśnie. Ale powiedział, mówi, kurczę, mówi, Magda była na mnie taka zła, żona Kamila, mówi, No. była taka zła, mówi, jej się tak dobrze w Zielonej Górze, mówi, mieszkało i mówi, że do dzisiaj wspominają, zresztą mają tutaj bardzo dużo znajomych, mówi, że to było świetne miejsce do pracy, czytaj koszykówka, do życia, no i generalnie do bycia tutaj, do bycia Zielonogórzaninem. Wiadomo, że on jest z urodzenia wrocławianinem, tak? Też tam widać, że bardzo jest zżyty z tą swoją dzielnicą, ale z której pochodzi, ale mówi, że no po prostu Zielona Góra, no i on zjeździł dużo Polski, tak? No to mówi, że Zielona Góra ma naprawdę szczególne serce, szczególne miejsce w jego sercu. I takich imprez jak w Demonie to nigdzie nie było. To Nie mówił wiem, wielokrotnie. tutaj można powiedzieć, tajemnicy alkowy nie będziemy zdradzać, także. Ale zapraszamy też wszystkich koszykarzy. Nie bójcie się grać w Zielonej Górze. Na pewno będziecie zadowoleni z miejsca, w którym będziecie grali. Zrobimy dla was wszystko, żeby wesprzeć was w tej grze. I miejmy nadzieję, że finansowo też już nie musicie się bać. Tak. Nie Ale. bójcie się demona. Tak, ale jeszcze a propos właśnie wspomnienia o Tomku i Mariuszu, ostatnio tak sobie pomyślałem, że na końcu sezonu zawsze jest mecz kibiców z koszykarzami. Dlaczego by tego nie zrobić jako taki mecz pamięci właśnie Tomka, pamięci Mariusza, nazwać to po prostu jako takie wydarzenie, mecz ich Kurczę, pamięci, tak? no ciekawa inicjatywa, warta jakby puszczenia gdzieś tam w obieg, jakby czy by się przyjęło.
jak najbardziej jestem za, prawda? Także... No na pewno test wiedzy imienia Tomka byśmy mogli zrobić, przecież on to zawsze tak organizował. No tak, rozmawiałem, pewnie Miłosz też ci już coś o tym wspominał, że bardzo by chciał wskrzesić test wiedzy, także tak. No, zobaczymy, nie? Też nie będę mówił nazwiskami, nie będę mówił firmami, ale też wczoraj wieczorem bardzo fajną wiadomość dostałem od jednego, od szefa firmy. Napisał do mnie, że chciałby nam pomóc, czy to finansowo, czy organizacyjnie, bo mu się podoba, on jest świeżym człowiekiem na koszykówce. Chodzi na koszykówkę od zeszłego sezonu. I mówi, że to jest nieprawdopodobne, jak mówi, my potrafimy tutaj to zorganizować. Tak jak mówię, no, staramy się pomóc klubowi, tak? Jakby to nie jest nasza jakby, my nie mamy w DNA swoim tego, że będziemy robili akcje promocyjne, żeby ludzie przychodzili na mecze, ale z drugiej strony swoim zachowaniem. Ale to też się udało tak swoją drogą. Tak, wyszło fajnie. Co nie znaczy, że nie może być prawda lepiej i żeby zielonogórzanie zachęcali, zielonogórzanie chodzący na koszykówkę, zachęcali tych ludzi, swoich sąsiadów, swoich kolegów z pracy, żeby też po prostu na tą salę wrócili, tak? Bo ten obiekt jest przepiękny, jest przyjazny, tak? Człowiek się czuje jak w teatrze, także... Nie zachowywać się proszę jak w teatrze, ale warunki są naprawdę iście komfortowe do oglądania go każdej jednej dyscypliny sportu. Jasne. I jeszcze musimy powiedzieć tak, już tutaj zwrócę się do kamery. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jesteśmy pod tym kątem w ścisłej współpracy również z klubem. Jeżeli macie ochotę dopingować mocno razem z nami na sektorze klubu Kibica, mamy w bardzo fajnej cenie dla Was ze specjalnym kodem bilety. Tutaj ten sektor klubu Kibica właśnie będzie poszerzany, jeżeli będzie duże zainteresowanie. Piszcie po prostu do klubu Kibica na Facebooku w wiadomości prywatnej. Jeżeli chcecie z nami tutaj razem usiąść, stanąć i dopingować, bo wszyscy na stojąco, tak? Tylko jedno, czego wymagamy, to po prostu to nie jest obowiązkowe, tak jak zawsze Zbyszek mówi, ale wszyscy mocno dopingujemy, tak? Żeby nie było tak, że po prostu jesteśmy na tym sektorze i cały mecz siedzimy, bo to wtedy można usiąść w każdym innym miejscu, tak? Jak ktoś ma ochotę podczas meczu sobie po prostu usiąść, nie brać aktywnie udziału w dopingu, no nie zmusimy, nie jesteśmy w stanie do tego zmusić, ale na tych naszych sektorach niech będzie taki ogień co najmniej jak na meczu z Sokołem Łańcut, tak? I to by było po prostu piękne, jakby było coraz lepiej. Tych ludzi było tyle na tym meczu, że dawno tyle nie widziałem w sektorze klubu Kibica i ogólnie. Ale powiedz jeszcze, ja myślę, że będzie trzeba później zrobić jeszcze kiedyś drugi odcinek, bo Zbyszek jest tyle lat w klubie Kibica, tyle rzeczy mógłby opowiedzieć, ale tak w skrócie powiedz ostatnią rzecz. Jaka była według Ciebie najfajniejsza akcja klubu Kibica, w której jakoś tam brałeś udział, co najmilej wspominasz? Kurczę, no nie, Radek, to by było nieuczciwe, bo biorąc jakby od początku działania klubu Kibica, tak, i rozpoczęcie działalności fundacji, wtedy to chyba jeszcze było w ogóle bez fundacji, ale zrobienie kalendarza, tak, później poprzez maskotki, poprzez robienie jakichś tam opraw, były też wspólne wyjazdy, zakończenia sezonu. Słuchaj, to było po prostu nieuczciwe. Wszystko, tak? Tak, wiadomo, że jedno wyszło lepiej, drugie wyszło gorzej, ale generalnie, patrząc tak naprawdę na nasz zasób osób, które w tym wszystkim uczestniczą, naprawdę wypadamy ponadprzeciętnie, że tak powiem. Wiesz, co ja najmilej wspominam, bo to było po prostu takie zaskoczenie, jak zrobiliśmy mecz na deptaku, szybko rozłożyliśmy po prostu boisko, Fifi Matczak, tam tak. Wtedy dwóch naszych nowych zawodników, między innymi Borisa Sawowicza, po prostu zabrał do Bachusa i oni wychodzą z tego Bachusa, patrzą, co tu się dzieje, kibice na deptaku, doping, jakieś boisko rozłożone, to było takie spontaniczne. Powiem ci,
Nieskromnie powiem mój pomysł, nie? No właśnie, po prostu... wiedziałem, dlatego właśnie tutaj do tego nawiązuję, no, ale tak? To było tak świetne. Powiem ci, że ten, nieskromnie powiem, że to mój pomysł, a później wiesz, to wszystkie załatwianie, gdzieś tam szukanie mobilnych koszy po Zielonej Górze, skąd by to wytrzasnąć, nie? No wiadomo, wjechać trzeba na deptak, nie? Też trzeba było gdzieś tam zadzwonić do Urzędu Miasta, czy nie będzie problemu z tego typu, wiesz, z tego typu imprezą, a na koniec to już powiem ci tego, przyszliśmy na ten deptak i patrzymy, gdzie rozłożymy to boisko, nie? I tak, kurde, ale tu wszędzie łażą gołębie. Czyli jak łażą gołębie, to jest po prostu brudno, tak? I nie, ale generalnie było tam takie miejsce, akurat, że chyba jakby w takim ciągu, że tam i samochodów najwięcej przejeżdżało, że tam żeśmy znaleźli kawałek, kto był, ten widział, a było, no, według mnie kilkaset osób wtedy, bo akcja w internecie poszła. Znaczy, to jest w ogóle tak, to była niespodzianka i to jest dla mnie fenomen właśnie Zielonej Góry, że nigdzie wcześniej nie było wiadomo, że coś takiego będzie. My to zrobiliśmy i w ciągu kilku minut nagle się zebrało właśnie, no, tak no, jak mówisz, kilkaset osób, tak? Kilkaset jedni osób, do tak. drugich zaczęli pisać, słuchajcie, coś się dzieje na deptaku i tak dalej. I nagle się okazuje, że akcja, która nie była zapowiadana, przyciągnęła kilkaset osób. No to jest dla mnie fenomen, tak? Właśnie w Zielonej Górze. Poza tym, że mamy właśnie fajne miasto, mamy fajny deptak i jest gdzie takie rzeczy robić, tak? Po prostu. Nie, no to było, widzisz, no, taka jedna z fajniejszych akcji. No. Takie na Ale dużo było takich akcji ogólnie. No tak, dokładnie. I oby było jak najwięcej jeszcze w przyszłości, tak? Bo i właśnie tutaj znowu apel do wszystkich, którzy oglądają. Po pierwsze, nie bójcie się nas, piszcie, jeżeli się w jakiś sposób, nie wiem, wstydzicie, boicie do nas podejść po prostu osobiście, najpierw napiszcie, zawsze spróbujemy was jakoś wciągnąć tutaj do naszego klubu kibica, a później będziecie częścią tego wszystkiego, co robimy, będziecie mogli tak samo fajnie sobie wspominać, jak my teraz wspominamy, tak? Więc zapraszamy wszystkich jak najbardziej do dopingu wspólnego, do wspólnych akcji. No i tutaj chciałbym w tej chwili bardzo ci podziękować za tą naszą rozmowę. Tutaj jak widać, nie obyło się też bez wzruszeń. Nie wiem jak ty, ja w pewnym momencie zapomniałem, że my w ogóle jesteśmy nagrywani. Nie, no, dokładnie, tak po prostu świetna atmosfera, świetne tematy. Tak naprawdę tematy same się jakby nakładały i można by tak jeszcze rozmawiać, wiesz, zamiast kawy wziąć piwko, to byśmy na pewno w 2 godzinach się nie zmieścili, a może ktoś by się dowiedział, gdzie to nagrywamy, to by jeszcze ktoś doszedł. No. Tutaj na pewno będę starał się, żeby więcej tak ciekawych gości było jak Zbyszek. Nie wiem, czy tak samo ciekawych, ale zobaczymy. Na pewno ze Zbyszkiem jeszcze kiedyś zrobimy dogrywkę, bo to po prostu można by było rozmawiać i rozmawiać, tak jak Zbyszek mówi. Wszystkim, którym się podobało to, jak dzisiaj sobie porozmawialiśmy, chcieliby więcej posłuchać tych naszych tego naszego projektu, tak? Bo tych odcinków w zamiarze ma być więcej. Zachęcamy też do tego, żeby w jakiś sposób, jak komuś się podobało, nas wesprzeć, ale to może być wsparcie w każdy możliwy sposób, tak? Dacie subskrypcję Klubu Kibica na YouTubie, na Spotify, śledźcie nas. Dla nas to też jest ważne, że jest ruch, my to widzimy, że to się podoba, widzimy, że ludzie są tym zainteresowani. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć też w jakiś inny sposób, nawet tak naprawdę finansowo naszą działalność, albo stricte, nie wiem, postawić nam kawkę na następny odcinek, tak? Też zapraszamy, piszcie i obiecuję, że podczas kolejnych odcinków również będzie się działo, również będą ciekawe tematy. A dzisiaj co? Ze Zbyszkiem jeszcze raz gorąco zapraszamy, bo chyba uda się już dzisiaj tą naszą rozmowę wyemitować, więc mamy dzisiaj sobotę, w poniedziałek niezwykle też ważny mecz. Dąbrowa przyjeżdża do nas osłabiona. Świetna godzina meczu. Dokładnie. My już prawdopodobnie z nowym zawodnikiem. Nie jest to jeszcze pewne, ale być może się uda. Więc też jest szansa na zwycięstwo. Będziemy dopingować, zrobimy wszystko, tak, żeby im pomóc. I wy pomóżcie nam w tym dopingu. Zapraszamy. A teraz co? Wszyscy jesteśmy Zastalowcy. Dokładnie. Dawaj Zastal.